Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj temat, który zapowiedziałam dla Was już 22 marca, czyli specyficzna data, która jest przed nami, która przypada na drugą połowę września bieżącego roku, czyli 23 września, i która jest dla nas wszystkich niezwykle ważna. Jest to według mnie tak samo ważna, a może ważniejsza data niż rok 2012. Dlaczego tak jest, to za chwileczkę Wam opowiem. Może najpierw wrócimy do tego roku 2012. Bardzo wiele mówiło się na temat tak zwanego końca świata, na temat kalendarza Majów, na temat tego wszystkiego, co miało się wydarzyć. Różne były przestrogi przed kataklizmami, wojnami na skalę globalną i tak dalej. Bardzo wiele pisało się na ten temat, pojawiły się również filmy kinowe, które miały wywołać pewne emocje i jednocześnie, jak wiemy, każda emocja, każda myśl, każde słowo jest energią. To miało to również swój, jak gdyby, taki głębszy cel. I potem, po tym roku 2012, wiele ludzi pisało do mnie i mówiło: Pani Mario, nic się nie wydarzyło, wbrew pozorom, wręcz odwrotnie. Bardzo wiele się wydarzyło, moi drodzy. Jeżeli ktoś ma oczy szeroko otwarte, to dokładnie o tym wie. Ja Wam już wówczas mówiłam, że nie będzie takiego końca świata, jak było pokazane w filmach kinowych, ale energie były niezwykle ważne, niezwykle silne i każdy z nas je odczuwał. Czy sobie zdawał z tego sprawę, czy nie? Ponieważ mamy coś takiego jak globalną świadomość, czyli Wy to znacie, reguła 101 małpy. Jeżeli ileś osobników danego gatunku pewne myśli, pewne energie są obecne w nich, to przeskakuje to jak gdyby na osobniki innego gatunku. I czy one sobie z tego zdają sprawę, czy sobie z tego nie zdają sprawy, to jednak te energie są w środku i pracują i wywołują pewne skutki. Po tym roku 2012 mieliśmy serię krwawych księżyców, również był mu jeden film na ten temat, również miało to na celu wywołanie pewnych myśli, emocji, czyli stworzenie pewnej energii, ukierunkowanie tej energii. I teraz mamy tą datę 23.9., datę niezwykle ważną, ponieważ jest ona powiązana z pewnym zjawiskiem astronomicznym, które będzie widoczne na niebie w Izraelu, zwróćcie uwagę szczególnie na to państwo w Izraelu, i które jest związane z zapiskami w Piśmie Świętym, w tej części, która opisuje apokalipsę. I dlatego jest to niezwykle ważne, ponieważ znów zostają już w tej chwili wytworzone pewne energie i pewne procesy mają miejsce, do których warto się przygotować, aby nie być taką bierną owieczką, która oddaje swoją energię na coś, czego może wcale nie chcą, a również przygotować się energetycznie, fizycznie, psychicznie, na wszystkich płaszczyznach. Chciałabym Wam najpierw pokazać, co będzie widoczne na niebie i jak ma się to do zapisków w Biblii, do których fragmentów, i później może przejdziemy do tego, co ja uważam na ten temat, jakie są moje rady, czyli odpowiem na te wszystkie pytania, które żeście mi zadali. Moi drodzy, te odgłosy, które są tutaj w tle, to są żaby w naszych stawach, w magicznej oazie. Mimo tego, że mam zamknięte wszystkie okna, wszystkie drzwi, to jednak słychać to i mam nadzieję, że nie będzie to komuś przeszkadzać, bo wiem, że bardzo często piszecie o tym do mnie, że te odgłosy, jedne osoby te odgłosy uskrzydlają, a innym osobom przeszkadzają, aby skupić się na moim głosie. Moi drodzy, może przejdziemy teraz do tego, co będzie widać, i po tym, gdy omówię to, co widać, przejdziemy znowu do tej drugiej części, w której powiem, jak się przygotować.
Kochani, to jest program Stellarium. Każdy z nas może sobie go otworzyć i w ustawieniach ustawić określoną datę oraz ustawić miejsce, z którego chcemy obserwować niebo. I dokładnie teraz będziecie widzieć na ekranie ustawienia z Jerozolimy. A następnie będziemy przewijać datę u samego dołu i zobaczycie, co pojawi się na niebie tego dokładnie 23.9. I moi drodzy, to jest bardzo, bardzo rzadka konstelacja, ponieważ Jowisz, który jest zwany tym królem Układu Słonecznego, przemieści się do konstelacji Panny, mniej więcej na wysokości jej łona, i tam będzie się poruszał przez około 9,5 miesiąca, czyli dokładnie jest to taki sam czas jak czas ciąży, brzemienności u kobiety od momentu zapłodnienia. I następnie tego 23.9. opuści to miejsce jak gdyby w łonie, w gwiazdozbiorze Panny i będzie się przesuwał jak gdyby w dół, tak jakby Panna, czyli ta niewiasta, rodziła Boga, rodziła tą planetę, nazwijmy tak planetę w cudzysłowiu, i dokładnie tej daty 23 września następuje coś bardzo, bardzo szczególnego, czyli nie tylko Jowisz opuszcza jak gdyby to miejsce, łono w gwiazdozbiorze Panny, tak jakby to było narodzenie, poród, ale jednocześnie u jej stóp znajduje się księżyc, nad jej głową pojawia się 12 gwiazd, czyli 9 normalnych gwiazd, które są w gwiazdozbiorze lwa, i 3 dodatkowe, i będzie to Wenus, Merkury i Mars. I to jest właśnie bardzo, bardzo specyficzne, czyli ta konstelacja ma w sobie coś bardzo mistycznego, co wiele grup utożsamia z zapiskami w Piśmie Świętym, które mniej więcej wyglądają w ten sposób, że pojawi się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce, ponieważ na wysokości ramion mamy w tym momencie widoczne słońce, czyli jak znamy dawne stroje, pamiętamy, że kobiety nosiły suknie czy różne inne stroje przewiązane dokładnie w tym miejscu, także i można to interpretować jako obleczenie, ubranie w słońce, księżyc pod jej stopami, rzeczywiście księżyc znajduje się pod stopami gwiazdozbioru Panny, na głowie jej wieniec gwiazd 12, normalnie jest to zawsze 9 gwiazd gwiazdozbiorze lwa, a tym razem mamy gwiazd 12, jest brzemienna, woła cierpiąc bóle i męki rodzenia, czyli ta planeta Jowisz opuszcza jak gdyby jej łono, czyli coś się rodzi. Jednocześnie zwróćcie uwagę, co znajduje się pod gwiazdozbiorem Panny i jak to mniej więcej wygląda z dalszymi zapiskami w Piśmie Świętym, czyli jest to żmija obleczona w obleczona żmija w koronie z gwiazd, a jednocześnie pojawia się również planeta Saturn, która utożsamiana jest z tak zwanym szatanem, czyli diabłem. Zwróćcie na to uwagę, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dlatego to zjawisko, widoczne szczególnie w Jerozolimie, mniej więcej w tym samym czasie ma pojawić się kometa, o której bardzo wiele się mówiło jeszcze rok temu, natomiast w tej chwili troszeczkę te wiadomości zanikają. Czyli zwróćcie uwagę, jest to bardzo, bardzo podobne do momentu opisanego narodzenia Syna Bożego, czyli pojawia się kometa, pojawia się ten zapis jako znak na niebie i dlatego tak wiele grup utożsamia to właśnie z tym momentem apokalipsy. Jak się przygotować? Przede wszystkim skupić się na tym, aby popatrzeć na wszystko jak gdyby z góry. Czyli popatrzeć na
to, co było w przeszłości, czyli przed tym rokiem 2012, potem w czasie tych serii krwawych księżyców, a następnie teraz, co dzieje się w tej chwili, globalnie, czyli na całej Ziemi. To nie chodzi tylko o to, aby patrzeć na swoje najbliższe otoczenie, ale popatrzeć najpierw globalnie i potem popatrzeć na tą datę i jakie emocje ta data wywołuje. Czyli patrzymy na całość, tak jakby malować taką linię. Jakie emocje wywołał rok 2012? Jaka była przewaga tych emocji? Czy były to emocje pozytywne, czy były to emocje negatywne? Następnie warto przypomnieć sobie badania, które przeprowadził Masaru Emoto na kryształkach wody. Jak te kryształki wody się zachowują, gdy mówimy pozytywne słowa lub myślimy pozytywnie, a jak zachowują się, gdy mówimy słowa negatywne lub myślimy negatywnie. Czyli skupić się na tej geometrii, geometrii dźwięku i geometrii wszystkiego dookoła nas. I wtedy widzimy, że wszystkie negatywne emocje, jakiekolwiek są, są destrukcyjne. One niszczą wszystko w nas, w naszym otoczeniu, wszystko to, co jest boskie, co jest piękne. Wszystko zaś to, co dobre i pozytywne, tworzy idealną harmonię, czyli te kryształki wody są idealne, a także kryształki wody w nas, jak wiecie, składamy się w większości z wody, ale także dookoła, wszędzie dookoła nas. I tak jak każde słowo ma pewną wibrację, nazwijmy to tak prosto, tak jak każda myśl ma jakąś energię, tak również to wszystko, co jest związane z tym rokiem 2012 i potem z tym planem, realizacja tego planu do tego 23.09., zwróćcie uwagę, że w większości wywołuje to emocje negatywne. Czyli to już jest pierwsza rzecz, która jest jak gdyby odpowiedzią na wiele pytań, że kto ma w tym jaki cel? Komu to służy? Służy to tej sferze negatywnej, tej strefie negatywnej, negatywnym energią, ponieważ wywołuje negatywne emocje, negatywne oczekiwania. I tak jak rok 2012 wywoływał takie oczekiwanie, co się wydarzy, ale taki podświadomy strach, a co będzie, jeżeli naprawdę coś złego się wydarzy. I potem, gdy ten rok 2000 minął, to z jednej strony taka ulga, że nic złego się nie wydarzyło, ale jednocześnie takie rozczarowanie, no jednak się nic nie wydarzyło, czyli same negatywne emocje w większości ludzi. Ja nie mówię tutaj o tych osobach, które są świadome, które świadomie pracują nad swoją własną wibracją, które świadomie kontrolują myśli i które działają, aby pomóc tej stronie światła przywrócić harmonię. Czyli tutaj ten temat dotyczy większości normalnych ludzi, czy już nawet Was nie dotyczy, kochani, bo Wy już macie inne energie, Wy już macie inną świadomość. Ale gdy patrzymy na to, jeżeli chcemy to obiektywnie ocenić, to w większości ludzi wywołało to takie energie i teraz znowu te energie będą wywołane. I teraz tak. Ten rok 2012, potem to przejście, teraz ten 23.09., który już w tej chwili tak niesamowite energię wytwarza, że w niektórych miejscach na Ziemi już ludzie przygotowują się do nadejścia czegoś, kogoś i przygotowują się negatywnie, bo albo czekają, że przyjdzie Syn Boży i wyzwoli nas z tego wszystkiego, czyli ja już nic nie muszę robić, ja już nie muszę sprzątać na własnym podwórku, bo przyjdzie ktoś i to za mnie zrobi, lub na zasadzie takiej, że przyjdzie ta siła boska i dokona sądu tutaj ostatecznego i wreszcie to wszystko, co złe, zostanie usunięte i my, którzy jesteśmy pozytywni, my zostaniemy zabrani do nieba, czyli znowu już mnie to wszystko nie interesuje, ponieważ ja przejdę na wyższy poziom i to są również, to jest takie
wyjaśnienie do tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili również w sferze ezoteryki, przejście do innych gęstości, czyli ja już jestem taką osobą pozytywną, ja już mam takie pozytywne wibracje, że już po prostu wzbijam się i przechodzę na inną płaszczyznę, a co tutaj zostaje, to mnie nie interesuje. Tak mniej więcej to wygląda, kochani, tak dokładnie to wygląda. Czyli jaka jest moja rada? Bo będziemy tutaj rozwijać to i będą zaraz 2 godziny. Wiecie, że jak ja zaczynam opowiadać, to opowiadam. Jaka jest moja rada? Przede wszystkim skupić się najpierw na sobie. Czyli czy w moim organizmie, czy we mnie, wewnątrz mnie, wszystko jest w harmonii? Czy ja się czuję dobrze w moim własnym ciele? Czy ja czuję pozytywną energią w sobie? Czyli to jest taki pierwszy krok, ponieważ w każdym z nas są tysiące malutkich istotek, różnych bakterii i tak dalej, nieważne jak je będziemy nazywać. Czyli zwróć uwagę na to, że jesteśmy odpowiedzialni za te wszystkie malutkie istotki wewnątrz nas, za wszystkie komórki, za wszystkie bakterie, za wszystkie mikroorganizmy. Jaka to jest niesamowita odpowiedzialność. I tu jest taki moment, w którym warto zdać sobie sprawę z tego, że wszystko, co robię, ma wpływ na te istotki. Czyli zaczynamy od tego, co jest najmniejsze, czyli od nas samych. Jeżeli wewnątrz mnie brakuje harmonii, coś jest nie tak, nie czuję się dobrze w moim własnym ciele, to warto zastanowić się, co mogę zrobić, aby to polepszyć. I tutaj macie, kochani, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wskazówek ode mnie, takich z mojej własnej praktyki oraz z praktyki pracy z wami. Macie książkę Magiczna Kuchnia, czyli jak jedzenie wpływa na nas samych, na nasze samopoczucie, na nasze myśli, na nasze energie. Macie książkę Jak rozmawiać z aniołami, to niezależnie od religii, czyli jak kontaktować się z tą siłą wyższą, ze swoją duszą wyższą, z istotami światła i jak pewne rzeczy w moim życiu zmienić. Macie moją książkę o swetrach, które mają duszę, aby zwrócić uwagę na każdą rzecz materialną wokół Was, jak ona wpływa na Was i na Wasze samopoczucie, na Wasze energie. Macie książkę, jak aktywować pozytywne energie w Waszym otoczeniu i jak usuwać te negatywne. Wszystko, co jest ważne. Dźwięki, kształty, formy. Wszystko, na co warto zwrócić uwagę. I tu taka moja malutka wskazówka. Bardzo wiele osób biegnie, cały czas biegnie do przodu. Teraz słucha mojej audycji. Za chwileczkę posłucha następnej, za chwileczkę następnej, za chwileczkę następnej. Tysiące różnych tematów, tysiące różnych tematów, a brakuje czasu, aby wcielić to w życie. To jest taka moja rada osobista dla Was, że wszystko, co ważne, warto przetrawić i wcielić po prostu w życie. Bo gdy tylko interesujemy się czymś i czytamy tysiące książek, to jest to takie powierzchowne i nie doprowadzi nas do takiego głębszego zrozumienia. Nie doprowadzi nas również do szczęścia czy spełnienia, ponieważ brakuje na to czasu. W tej chwili słuchasz czegoś, co jest może interesujące i warto to od razu wcielić w życie, w kolejnych dniach. A nie rzucić się na następną informację, na następną książkę, na następny jakiś artykuł, bo wtedy zapomnisz to, co w tej chwili uważasz za ważne i nie zdążysz tego wcielić w życie. Czyli to jest taka moja malutka, prywatna rada, że jeżeli coś uważasz w tej chwili, że jest dla ciebie ważne, to zatrzymaj się i zastanów się, jak to wykorzystać, jak to naprawdę fizycznie wykorzystać, zanim przejdziesz do następnej informacji. I teraz tak, następna rzecz to macie medytację z pestką jabłka, która idealnie wypełnia Was światłem, oczyszcza Was wewnętrznie, to Wasze wnętrze. I teraz tysiące innych rzeczy, ale to są takie najważniejsze rzeczy. I w tej chwili, gdy już wiesz, że czujesz się dobrze w Twoim ciele, to czujesz również, że coś Ci przeszkadza na przykład, że czegoś Ci brakuje. I wtedy możesz dokładnie skupić się na tym,
aby to do Twojego życia przyciągnąć, aby to zmaterializować i aby to jak gdyby było obok Ciebie. I tutaj masz spotkania, na przykład nasze spotkania Nowiu Księżyca telepatyczne. Masz mnóstwo innych rzeczy do pracy samodzielnej, gdzie możesz te rzeczy po prostu, których Ci brakuje, wprowadzić do Twojego życia. Czyli skupiasz się najpierw na sobie, potem na Twoim najbliższym otoczeniu, patrzysz, czy wszystko jest pełne harmonii, czy wszystko jest idealnie. Jeżeli nie, to masz mnóstwo sposobów, aby tą harmonię wprowadzić. I teraz tak, gdy ta harmonia jest w Tobie i w Twoim najbliższym otoczeniu, czyli w Twoim domu, w Twojej rodzinie, i tutaj również są wszystkie te wskazówki, są bardzo, bardzo ważne, które staram się na bieżąco Wam przekazywać, na przykład o tej roli kobiety, roli mężczyzny. Macie również mnóstwo informacji na temat tego, jak żyły te stare kultury, kultury wedyjskie, które miały niesamowitą wiedzę, dużo większą niż większość ludzi w tej chwili. I te wszystkie wskazówki warto zastosować, aby wprowadzić tą harmonię w sobie, w najbliższym otoczeniu, w najbliższej rodzinie. Tutaj nie chodzi mi o ciocie, wujków i tak dalej, tylko Twoją najbliższą rodzinę. Czy są to Twoje stworzonka, z którymi mieszkasz, czy jest to Twój partner, partnerka, ewentualnie dzieci. Najbliższa rodzina. I gdy masz tą harmonię w sobie, w Twoim domu czy mieszkaniu, w Twoim najbliższym otoczeniu, to jest to taka podstawa, podstawa, aby iść dalej. I następnym krokiem warto, jeżeli nie jesteś w stanie sobie tego przypomnieć, jaki jest cel Twojej duszy wyższej, czyli dlaczego jesteś tutaj i teraz, to warto wtedy zadać sobie pytanie, co jest moim powołaniem. Tutaj może Wam pomóc przepowiednia, co jest powołaniem. W tej chwili u mnie już terminy na przepowiednię znowu się wydłużają, ponieważ bardzo wiele osób w ostatnim czasie właśnie o to mnie pyta. Ale powolutku ja sobie ze wszystkim poradzę, więc jeżeli potrzebujesz tej przepowiedni, to tylko musisz uzbroić się w cierpliwość, bo to może potrwać 2 tygodnie, 3 tygodnie, zanim ją otrzymasz. Ale to jest dla mnie ważne, aby to wszystko przebiegało idealnie. Potem, gdy już wiesz, kim jesteś, czujesz się dobrze w Twoim ciele, czujesz się dobrze w Twoim otoczeniu, czujesz się idealnie w tym, wiesz, w którym kierunku zmierzasz, to w tym momencie skupiasz się na tym, aby popatrzeć na wszystko z wyższej perspektywy. I wsłuchać się w Twoje serce, nie w Twoją głowę, nie w Twój umysł, ale w Twoje serce. I wtedy dokładnie odczujesz w sobie, czy miejsce, w którym w tej chwili jesteś, czy to jest naprawdę Twoje miejsce na ziemi, czy może ciągnie Cię gdzieś do jakiegoś innego miejsca, ale włącza się takie myślenie, ojej, a jak ja tam znajdę pracę, ojej, nie znam języka, ojej, a coś tam, a coś tam. Z pomocą siły wyższej, z pomocą tej siły światła, jeżeli ty czujesz, że jest jakieś miejsce, do którego chcesz pojechać, czujesz, że to jest twoje miejsce na ziemi, to ty się tam zaaklimatyzujesz. Moi kochani, jak ja dostałam impuls, aby wyjechać tutaj, na Atlantydę, ja wtedy nie znałam nawet jednego słowa po portugalsku. Nic. I nie bałam się, bo wiedziałam, że ta siła wyższa mnie poprowadzi. Wiedziałam, czułam i miałam takie pełne zaufanie w to, że jeżeli jest to droga mojego serca, to wszystkie siły tutaj na niebie i na ziemi pomogą mi, abym tą drogą serca podążyła. I tak jest również u Ciebie. Jeżeli Ty się wsłuchasz w Twoje serce i Twoje serce Ci powie, że w tym momencie idź tam czy tam, w tym momencie rób to czy to, to te wszystkie siły, siły wszechświata będą Cię wspomagać na tej drodze. I ja Wam to już kiedyś dawno, dawno temu mówiłam, że jeżeli Ty coś robisz i ciągle pojawiają się bariery, ciągle po prostu pojawiają się jakieś blokady, jakieś hamulce, to oznacza to, że to nie jest droga Twojego serca. Bo gdy Ty raz idziesz drogą Twojego serca w pełnym zaufaniu w to, co czujesz, to te wszystkie bariery i blokady nagle odpadają i krok po kroku
osiągasz wszystko, czego pragniesz. Czyli biorąc pod uwagę tą kolejną datę, tego 23.09, wiele osób z nas jest w tym momencie na takim etapie energetycznym, że wiele z osób z nas otrzyma różne impulsy, by być tutaj i teraz, by być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I słuchaj tych impulsów Twojego serca i idź drogą Twojego serca i możesz mieć pewność, że wszystko rozwinie się dla Ciebie idealnie. Jeżeli zaś Ty się boisz, jeżeli zaś Ty próbujesz wszystko głową analizować, za i przeciw, wyjechać z Polski, a może zostać w Polsce, a może wyjechać do Anglii, a może wyjechać do Ameryki, cały czas analizujesz wszystko głową, a może to się wydarzy, a może tamto się wydarzy, a może zacznę tą terapię, a może tą, a nie, może jednak u tej osoby, a może u tamtej. Jeżeli Ty cały czas analizujesz, to coraz dalej oddalasz się od Twojego serca. Ty nie słyszysz już Twojego serca, ponieważ Twoja głowa cały czas podsuwa Ci inne pomysły, inne możliwości i one zawsze są błędne. Czyli jeszcze raz podsumowując, możesz mieć pewność, że rok 2012, jak i teraz data 23.09. są jakimś tam etapem w realizacji jakiegoś planu. I teraz jest pytanie, czy Ty wspierasz ten plan poprzez emocje negatywne, poprzez myśli, poprzez działania, czy stoisz po tej stronie mroku, czy wybierasz drogę Twojego serca i idziesz drogą Twojego serca w pełnym zaufaniu, że Twoja dusza wyższa dokładnie wie, dlaczego jest tutaj i teraz na ziemi. I ona dokładnie wie, gdzie jest jej miejsce, w którym momencie ma być, w jakim miejscu, z jakimi ludźmi. I ta dusza wyższa pokazuje Ci to poprzez Twoje serce. Czyli, podsumowując, jeszcze raz. Pierwszy etap, skupiasz się na sobie. Harmonia w Tobie, wewnątrz Ciebie, spokój, wsłuchanie się w swoje własne ciało. Jeżeli są jakiekolwiek blokady, jakiekolwiek bóle w ciele, co one chcą Ci powiedzieć? Dlaczego one się pojawiają? Dlaczego w tym miejscu? Dlaczego nie w innym miejscu? Jeżeli nie jesteś w stanie sobie samodzielnie w tym poradzić, to jest mnóstwo informacji na ten temat i również jestem ja i mogę pewne rzeczy wskazać. Następna rzecz, jeżeli jest harmonia w Tobie, zajmujesz się harmonią w Twoim mieszkaniu, w Twoim najbliższym otoczeniu. Następnie harmonią w Twoim związku, najbliższej rodzinie. Następnie koncentrujesz się na tym, co jest Twoim powołaniem. Następnie słuchasz Twojego serca, idziesz drogą Twojego serca. Gdy masz zdrowe ciało, zdrowy duch, wiesz, w którym kierunku zmierzasz, możesz mieć pewność, że te wszystkie siły na niebie i na ziemi Ci pomogą i będziesz w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Czyli nie ma się czego bać, trzeba mieć oczy szeroko otwarte, trzeba patrzeć, co było w przeszłości, ale nie koncentrować się na tym, tylko spojrzeć na to z góry, popatrzeć, gdzie jesteś teraz i popatrzeć, gdzie chcesz iść. Ale tutaj i teraz jest najważniejszy moment, bo dokładnie w tym momencie kształtujesz Twoją przyszłość. Skupiasz się na tym, jakie są Twoje myśli, jakie są Twoje słowa, czy te myśli są pozytywne, czy negatywne, czy Twoje słowa są pozytywne, czy negatywne, jaką wibrację one w sobie niosą. Gdyby to, co myślisz, pokazał Ci Masaru Emoto na kryształkach wody, czy te kryształki mają boską harmonię, czy są zdeformowane jak demony, czy jeżeli te słowa, które wypowiadasz, czy one w kryształkach wody powodują boską harmonię, czy byłyby destrukcyjne i wyglądałyby jak demony, czy rzeczy, na które zwracasz uwagę, którym dajesz energię, czy są to rzeczy pozytywne, czy negatywne. I to jest taki pierwszy, najważniejszy krok.
A potem to już wszystko idzie samo z siebie, powolutku, powolutku, dalej i dalej, by być zawsze w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednią osobą czy osobami. I tego Wam życzę, moi kochani, aby niczego się nie bać, ale również nie mieć klapek na oczach. Ponieważ często jest tak, że ja tego nie widzę, bo nie chcę tego widzieć, a potem, no niestety, no nie widziałam, że auto jechało i mnie przejechało. Czyli patrzeć na wszystko, ale nie angażować się. Angażować się tylko na Twoim sercu. Co Ci mówi Twoje serce? Co Ci mówi Twój głos wewnętrzny? Bo to jest najważniejsze, aby realizować swoje cele, cele swojej duszy, swoje powołanie, iść drogą swojego serca i skupić się na tym, aby było w Twoim życiu mnóstwo światła, mnóstwo miłości, mnóstwo dobrobytu, mnóstwo tego wszystkiego, co jest dla Ciebie najlepsze, najpiękniejsze i aby oczywiście to, ta Twoja droga, była z korzyścią również dla innych istot. Mam nadzieję, że jest to jasne i że odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania w takiej formie, takiej luźniutkiej pogadanki, ale temat jest niezwykle skomplikowany, niezwykle mnóstwo informacji w sobie zawiera i bardzo długo się zastanawiałam, jak mam ten temat poruszać, bo mogłabym Wam tysiące tutaj wskazówek jeszcze raz powtarzać, jeszcze raz mówić, zwracać uwagę na to, czy na to, na to, czy na to, ale to byłoby takie wchodzenie w detale, a uważam, że każde wchodzenie w detale jest szkodliwe, bo to jest tak jak nasze specjalizacje. Ktoś się specjalizuje tylko w jednej dziedzinie, o innej dziedzinie nie ma pojęcia. A najważniejsze jest według mnie to, aby spojrzeć na całość, na wszystko. Bo wyobraźcie sobie, że ktoś z Was przychodzi do mnie i opisuje mi, co złego dzieje się w jego życiu. A ja na przykład specjalizuję się tylko na rytuałach oczyszczania. I wtedy nie widzę całości tej osoby, tylko od razu mówię, na tobie jest klątwa, potrzebujesz tego i tego rytuału. Jednostronne patrzenie, koncentracja na szczegółach, tak jakby patrzeć na jedno drzewo i nie widzieć całego lasu. A tutaj przyczyna tego zjawiska może być zupełnie inna, czyli trzeba popatrzeć na całość i tak samo z tym całym procesem, z tym całym planem tej daty, tego 23.9., co było wcześniej, jak to się kształtowało, jakie to ma wszystkie inne niuanse i z tego wyciągamy wnioski, patrząc z góry, czyli sokół. Patrzymy z góry, z lotu sokoła, który ma idealny wzrok i widzi wszystko, każdy szczegół, wszystko. To jest moja rada dla Was i jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytania do tego tematu, bardzo proszę w komentarzach. Dziękuję za Waszą uwagę i do naszego kolejnego spotkania. Wasza Maria Bukarti.